Na przełomie XV i XVI wieku Kościół katolicki znajdował się w głębokim kryzysie. Wiernych raził w oczy styl życia duchownych, który stał w sprzeczności z głoszonymi przez nich naukami. Wielu kapłanów spędzało czas poza swoimi parafiami, bawiąc się i ucztując. Nagminne było obnoszenie się przez wyższe duchowieństwo z bogactwem, jakie gwarantowało im zajmowane stanowisko. Powszechne stało się obsadzanie przez biskupów stanowisk swoimi krewnymi lub znajomymi. Symbolem kryzysu Kościoła stała się sprzedaż odpustów. W ramach tej transakcji za określoną sumę darowano popełnione przez wiernego grzechy, w skrajnych przypadkach nawet te, które jeszcze nie zostały uczynione. Głosy nawołujące do reformy Kościoła stawały się coraz głośniejsze. W 1517 roku niemiecki teolog Marcin Luther otwarcie skrytykował dostojników kościelnych zezwalających na sprzedaż odpustów. Swoje poglądy na temat reformy Kościoła sformułował w 95 tezach, które następnie przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Rozpowszechnieniu postulatów Lutra sprzyjał wynalazek druku, dzięki któremu docierały one do stosunkowo szerokiego grona odbiorców i szybko zdobyły popularność. Wśród jego zwolenników znajdowało się również wielu wielmożów i książąt niemieckich. W ten sposób narodził się ruch społeczny i religijny zwany reformacją. Luther głosił, że do zbawienia potrzebna jest łaska Boża i wiara, której podstawą jest Pismo Święte. Domagał się, aby nabożeństwa odbywały się w językach narodowych, zrozumiałych dla wiernych, a nie po łacinie, jak to miało miejsce do tej pory. Sam dokonał pierwszego tłumaczenia Pisma Świętego na język niemiecki. Luther krytykował także kult świętych oraz Matki Boskiej, działalność zakonów, sprzedaż odpustów i celibat księży. Odrzucał wszystkie sakramenty oprócz chrztu i komunii świętej. Nie akceptował zwierzchności papieża nad kościołem oraz władzy biskupów. Luther zgromadził wokół siebie wielu zwolenników i założył nową wspólnotę religijną. Jej przedstawicieli zaczęto nazywać luteranami. Nowa religia od razu weszła w spór z katolicyzmem, co w konsekwencji doprowadziło do trwających wiele lat wojen religijnych w Niemczech, które zostały zakończone dopiero w 1555 roku podpisaniem pokoju w Augsburgu. Na jego mocy wprowadzono zasadę czyj kraj, tego religia, co oznaczało, że władca danego państwa będzie decydował, jaką religię mają wyznawać jego poddani. Poglądy Lutra szybko wyszły poza Niemcy i rozpowszechniły się w Europie. Ewoluowały one dalej i doprowadziły do powstania kolejnych wyznań. W Szwajcarii duże poparcie zyskały nauki głoszone przez Jana Kalwina. Był on zwolennikiem surowych zasad moralnych. Wymagał skromności, uczciwości i unikania takich rozrywek jak muzyka, taniec czy śpiew. Uważał, że losy człowieka są z góry określone przez Boga. W momencie narodzin wiadomo już było, czy będzie on zbawiony, czy potępiony. Zwolenników Kalwina nazywano kalwinistami. Idee reformacji dotarły również do Anglii. Bezpośrednim powodem pojawienia się tam nowego wyznania był spór króla Henryka VIII z papieżem. Jego powodem był brak zgody głowy kościoła na unieważnienie małżeństwa Henryka VIII. W efekcie konfliktu doszło do zerwania Anglii z kościołem katolickim. Król ogłosił powstanie kościoła narodowego, na czele którego stanął osobiście. Nowe wyznania chrześcijańskie określa się mianem protestanckich, a ich wiernych – protestantami. Nazwa ta wiąże się z protestem luteranów przeciwko decyzji cesarza, który zakazał jakichkolwiek zmian w kościele katolickim. Konsekwencją powstania nowych wyznań był rozłam wśród chrześcijan. 1/3 wiernych odeszła z kościoła, a Europa zapłonęła ogniem wojen religijnych. W kościołach protestanckich do liturgii rozpoczęto używać języków narodowych, co przyczyniło się do rozwoju kultury, a zwłaszcza literatury, w poszczególnych krajach. Strukturalnie kościoły protestanckie dzieliły się na zbory, czyli odpowiednik parafii, na czele którego stali pastorzy.